Dzisiaj temat, który jest dla młodzieży tematem przed zbliżającym się rokiem szkolnym, zamartwianie się brakiem zaufania Bogu. Bo w wielu miejscach Boże Słowo mówi nam, abyśmy się nie troskali, zbytnio nie zamartwiali sprawami tego świata. Też żebyśmy się nie trwożyli tymi różnymi zapowiedziami, a to kataklizmów, a to jakichś krachów finansowych, a to zagrożeń dla naszego życia czyhających we wszystkim, co jemy, czym oddychamy. No nie, żebyśmy teraz naiwnie żyli, ignorowali te prawdziwe zagrożenia, czy nie dbali o zdrowie naszych ciał, ale chodzi o to, żebyśmy nadmiernie się tym nie przejmowali. Wiecie, łatwo było tak myśleć i tak żyć, jak się było samotnym, tak zwanym singlem. To było w moim życiu parę lat temu. Nieżonaty, bez dzieci. Można było żyć z dnia na dzień. To nie był problem. Później już człowiek ożenił się, pojawiły się dzieci, mieliśmy mieszkanie i tak dalej. I zmieniliśmy misję. Razem z żoną służymy jako misjonarze. Żona nie jest Polką, więc ja w swej naiwności nie zbadałem, jak to prawo obowiązuje i logicznie rozumowałem. Nie jest obywatelką Polski, nie dostaje przychodu w Polsce, nie zgłaszamy nigdzie. No i czas zaczął biec i nawet nie wiedziałem, jak bardzo się wkopywaliśmy w naszej sytuacji. Po jakimś czasie ktoś powiedział nam, że prawo podatkowe wobec obcokrajowców ulega zaostrzeniu. Lepiej sprawdź, jaki jest status fej. Poszperaliśmy, poszliśmy do urzędu skarbowego i tam się dowiedzieliśmy. Od przynajmniej 5 lat, bo tyle jest przedawnienie, żona jest pod nieograniczonym prawem podatkowym. Każdy cent powinien być opodatkowany. Panie w urzędzie powiedziała, że nasza sytuacja, kiedy żona była zgłoszona do ZUS-u jako misjonarka, do urzędu niezgłoszona, a wystarczyło złożyć jeden papierek, ryczałt byłby, wszystko byłoby załatwione. 5 lat, wszystkie dochody, jakby policzyć, ile teraz trzeba by było zapłacić z wszystkimi karami, odsetkami, musielibyśmy sprzedać mieszkanie, może wszystko, co mamy i nie wiem, no, co by się z nami stało. Słuchajcie, ta historia trwała przez kilka miesięcy. Poziom stresu w moim życiu sięgał zenitu. Każdy domofon, to był prawie zawał serca, to listonosz z jakimś wezwaniem. Całe szczęście Pan Bóg dał nam adwokata, który był wierzący, który magisterkę robił z prawa podatkowego duchownych, a jeszcze później parę lat pracował w urzędzie skarbowym. Nie było zachęcający pierwszy kontakt z nim, bo on popatrzył na naszą sytuację i mówi, na ile wiem, nie widzę wyjścia z tego. Ale studiowaliśmy pieczołowicie każde zdanie z prawa podatkowego duchownych. Mógłbym doktorat robić z tego. No i wyszło na to, że jest rozwiązanie, była pewna niejednoznaczność. I złożyliśmy jakieś papiery o przywrócenie terminu, później o przydzielenie nam tego ryczałtu zaległego. Skończyło się na około 500 zł tych wszystkich ryczałtów za zaległe lata. Kamień serca. Ale czego nas ta historia nauczyła? Po pierwsze, nie lekceważ lokalnego prawa podatkowego. W ogóle prawa nie lekceważ. Po drugie, nie martw się na zapas. Powierz Panu Bogu swoje troski. Teraz to mi łatwo mówić. Wtedy to ja po prostu nie mogłem spać. Dziś popatrzymy na tekst, który właśnie do tego zachęca. Ba, on to nam nakazuje. Nie troszcz się. Przeczytamy z Ewangelii Mateusza 6 rozdział od 25 do 34 wersetu. Mówi Pan Jezus, to jest skazanie na górze. Dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A o ubranie? Dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich.
Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie troszcie się więc mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Dlatego nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Pan, Stwórca nieba i ziemi, nakazuje ci, żebyś się nie zamartwiał, nie zamartwiała. On się zatroszczy. Czy możemy trzymać go za słowo? Bo dzisiejszy fragment może być ogromną zachętą, ale może być dla kogoś stać się taką przysłowiową skałą potknięcia. Gdy taka osoba spróbuje uczepić się tej obietnicy, potem czas mija, nie zadziałało, życie mi się posypało i zwrócić swoją frustrację przeciwko Panu Bogu. Bóg się nie troszczy. To jest obietnica bez pokrycia. Ale jeśli uważnie przyjrzymy się temu, co jest tu powiedziane, a co nie jest powiedziane, pomoże nam uchronić nas od rozczarowania. Bo pierwszą rzecz, jaką warto tutaj zauważyć, jest to, że Bóg patrzy na potrzeby ludzi, widząc nas, a nie zadanie do wykonania. Bo wiecie, jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką doświadczają ludzie, którzy na przykład stracili pracę i nie mogą znaleźć innej, lub stracili wszystko i znaleźli się na ulicy, jest poczucie, że nikt się o nich nie troszczy. To poczucie samotności. Parę lat temu przez pewien czas opiekowaliśmy się kilkoma bezdomnymi. Oni sklecili sobie szałas na Leczkowa, blisko budynku zboru. No i jeden z nich opowiedział historię, jak to się stało, że wylądował na ulicy. No, wyszedł z więzienia za coś i chciał wrócić do domu, do żony. A tutaj drzwi otworzył mu inny mężczyzna. Tam już nie był mile widziany. Wylądował na ulicy. I co w tym mocno bolało? Nie tylko zdrada żony, ale poczucie samotności. Zostałem z moim problemem sam. I w tym kontekście popatrzmy, czego uczy pierwszy werset z tego tekstu. Posłuchajmy uważnie. Dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Czy nie wydaje nam się, że on powinien brzmieć trochę inaczej? Czy nie powinno to brzmieć tak? Nie troszcie się o wasze jedzenie, czyli to, o co zwykle się troszczymy, o to, co będziecie jeść, albo picie, co będziecie pić, albo o wasze ubrania, w to, w co będziecie się ubierać. Zwłaszcza, że w tych retorycznych pytaniach, czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie, Pan podkreśla, iż wie, że nasze życie jest ważniejsze niż pokarm, nasze ciała są ważniejsze niż odzież, więc powinien nam zarzucić, za bardzo troszczyście się o te drobiazgi, żeby zdobyć jedzenie i zdobyć ubranie. Ale kiedy Pan Jezus mówi, nie troszcie się o życie, nie troszcie się o ciało, choć wie, że bezpośrednio my zabiegamy o pokarm i o ubranie i buty, które chronią nasze ciało, to tak skonstruowawszy to zdanie, on kładzie nacisk na to, co jest tak naprawdę w naszym sercu tą troską. Nie to, za czym się uganiamy, ale co jest naprawdę w naszym sercu. Bo Jezus pośrednio mówi w ten sposób, ja wiem, że dla was to jest ważne. Dla was obecność pożywienia to dowód, że ktoś się o was troszczy. Troszczy o wasze życie. A wystarczalność odzieży to dla was dowód, że ktoś troszczy się o wasze ciała. Zobaczcie, nic dziwnego, że władcy, którzy umieli się zatroszczyć o bytowe sprawy ludu, byli przez ten lud kochani. Lud im nie wypowiadał posłuszeństwa, a nawet wybierał ich, jeśli to był system demokratyczny, następny raz. Jaki stąd wynika wniosek? Pan Bóg podkreśla, że on bardzo dobrze wie, jak kluczowe dla nas jest to poczucie, że nie jesteśmy Bogu obojętni. I to poczucie, że jesteśmy mu nieobojętni, wynika, czy pojawia się, kiedy nasze potrzeby są zaspokojone. Tak jesteśmy skonstruowani. Więc musimy pamiętać, że nie jesteśmy jakimś socjalnym
programem w oczach Stwórcy. Nie jesteśmy statystycznymi ustami do wykarmienia. On widzi nas i nasze potrzeby jako swojego umiłowanego stworzenia. Dalej, dla wzmocnienia tego nakazu mamy przytoczoną analogię. 26 werset. Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerza, jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? Z tego wersetu nawet powstało przysłowiowe powiedzenie. O, ten to taki ptaszek niebieski. Nie w sensie, że koloru niebieskiego, ale w sensie taki, że jak lata po niebie, że beztroski, że lekkoduch. Nie martwi się, żeby zapracować, tylko zakłada, że jakoś te środki na utrzymanie same przypłyną. A jak się nie przypłyną, no to pójdę do matki emerytki, na pewno wyciągnę, nie? Tyle, że ta analogia oczywiście nie miała zachęcać do brakorubstwa, ale pokazywała, że Bóg troszczy się o pokarm nawet dla ptaków. Bo Bóg, stwarzając ten świat, przewidział, że będzie upadek i tak stworzył te wszystkie ekosystemy, że wszystkie zwierzęta są w jakiś sposób karmione. Mamy te roślinożerne, mamy te mięsożerne, czy tam owadożerne. To po upadku, przed upadkiem wszystko było wegetariańskie. Ale zobaczcie, nawet zimą Pan Bóg zapewnia pożywienie, które no po prostu ptaki mogą znaleźć, albo sprawił, że część z nich migruje. Czyli udaje się do ciepłych krajów, gdzie pożywienie jest w bród. W ogóle wędrówki ptaków są jednym z ulubionych argumentów kreacjonistów, tych, którzy nie wierzą, że ewolucja jest wyjaśnieniem fenomenu życia. Bo żeby ptaki mogły się przenieść w inne miejsce i wrócić na to samo miejsce, trzeba wprogramować im w mózgi całą mapę. One muszą mieć system nawigacji. Jest jeden gatunek, przynajmniej jeden, który rozmnaża się na maleńkiej wyspie, która jest na ogromnym oceanie i co roku przylatują tam, rozmnażają się i wracają. Słuchajcie, te młode nie lecą ze starymi. To skąd się mogą nauczyć tej trasy? One wszystko już mają wprogramowane. Ale ten system nie mógł powoli się zmienić, dlatego że jeden błąd i nie byłoby następnego pokolenia, nie byłoby gatunku. To od początku musiało działać. Co więcej, najnowsze badania nawigacji ptaków pokazuje, że niektóre wykorzystują mechanizm, czy fenomen mechaniki kwantowej. Nawet nie potrafię tego wytłumaczyć. Są popularno-naukowe filmy na ten temat. No, widać, jak genialnie to zaprojektowane jest. I takim szczególnie ciekawym sposobem, w jaki Bóg zachowuje pokarm dla ptaków, jest rodzaj jagód, krzewów i drzew, które są niejadalne jesienią. Pięknie wyglądają, czerwone, ale ptaki ich nie jedzą. No bo jakby były jadalne, no to by ptaki zjadły, później przyszła zima, śnieg przykrył to, co na ziemi można było znaleźć i bieda, ptaki by głodowały i tak dalej. Ale Pan Bóg tak zaprojektował te jagody, że one mają toksyny jesienią. Więc ptaki w swej mądrości danej znów przez Pana Boga nie jedzą. Natomiast jak przyjdzie mróz, toksyny są unieszkodliwiane. I teraz ptaki, jak już nie mogą pod śniegiem ich znaleźć, jedzą jagody. Pan Bóg karmi ptaki niebieskie. Oczywiście ptaki są bardzo dobrym przykładem tego, że Pan Bóg się troszczy o byt nawet takich niskich gatunków w porównaniu z człowiekiem, bo inne gatunki troszczą się, można powiedzieć, same o siebie. Oczywiście Pan Bóg im to wprogramował. Mrówki gromadzą. Bardzo szczególnym gatunkiem, który zapobiegliwie myśli o zimie, są krety. Krety przesypiają na ogół zimę, ale czasem kret się przebudzi. Więc jak co robi po kilku miesiącach snu kret? No jest głodny. Więc idzie do spiżarni, gdzie ma dżdżownice wiszące z jego tego korytarza. A jak on je tam uziemił? Jesienią on je zbierał, nadgryzał system nerwowy, że one były tam sparaliżowane. No bo inaczej by się popsuły, jakby były całkiem zagryzione. Więc on je tylko tak uszkadza, żeby były unieruchomione. No i wtedy jak sobie poje, nie wszystkie zje, wiosną temperatura się podnosi, dżdżownice mają system szybkiego regenerowania, więc one się regenerują, uciekają i znowu spulchniają ziemię. System pięknie działa, genialnie. No ale ptaki są najlepszą analogią, bo Pan Jezus pokazuje, że one nic nie robią, a Pan Bóg je karmi. Tę analogię z ptakami Pan Jezus kończy retorycznym pytaniem. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? Jaka jest odpowiedź na to? Ależ oczywiście, jesteśmy. Po czym jest kolejne retoryczne pytanie.
I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Jest to oczywista taka przesada. No wiadomo, że nikt nie potrafi, martwiąc się, urosnąć o jeden łokieć. Znowu odpowiedź jest nikt. I to nas uczy tego, co powszechnie znamy jako prawdę, że są rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. Niby rzecz znana, ale wielu ludzi, którzy się ciągle czymś zamartwiają, chodzą zatroskani, całe dnie biorą jakieś ziółka, chodzą do lekarzy, stale powinni sobie przypominać, nie jesteś w stanie kontrolować wszystkich okoliczności. Jak zwłaszcza jak będziesz miał dorosłe dzieci, bo małe dzieci to małe problemy, duże dzieci to duże, też musisz się z tym pogodzić. Nie będziesz w stanie wszystkiego kontrolować, bo inaczej to cię może dosłownie zabić. Potem następuje kolejna analogia. A o ubranie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wyrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Czyli lilie polne są drugim przykładem tego, jak Boża zapobiegliwość zaprojektowała te roślinki do celu, żeby przetrwały. Różne warunki klimatyczne, różne zmiany środowiska, ale też przy okazji są piękne. Jezus podkreśla, że Salomon, najbogatszy człowiek, z całym swym przepychem nie był tak piękny jak te lilie polne. Co jest znowu dla nas kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że to, co Boże Słowo mówi, że za tym światem jest projektant, jest potwierdzone, bo piękno w przyrodzie koresponduje z naszą zdolnością do doceniania piękna. I to pokazuje, że Pan Bóg jedno i drugie zaprojektował. W ten sposób on podkreśla, że człowiek nie jest zwierzęciem, bo jeśli taka krowa napotka taką lilię, językiem ją zgarnie, przeżuje, żadnego wzruszenia artystycznego nie było. A my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, przyjrzymy się, zanim wrzucimy ją do pieca, jak tutaj ten fragment mówi, i docenimy, i poczujemy jakieś estetyczne doznania. I pod koniec tej analogii mamy pierwszą wskazówkę, że zbytnie zamartwianie się bytem jest przejawem braku wiary. Gdyż Jezus zaadresował te słowa do słuchaczy, tytułując ich ludzie małej wiary. No, dalej mamy powiedziane, nie troszcie się więc mówiąc, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, w co się będziemy ubierać. Nasz Pan uderza w typowe, codzienne utyskiwania. Takie dotyczące spraw bytowych. Być może, przecież on wyrastał w środowisku też ludzi, ludu Bożego, ale grzeszników. Mógł się nasłuchać w swoim życiu dosłownie takich samych pytań. I mógł zdumiewać się nad znikomością wiary tych, którzy je zadawali. Ale mamy podany powód, dla którego tak mamy nie robić. 32 werset. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Zobaczcie, sam fakt, że nasz niebieski Ojciec w niebie wie, co jest twoją potrzebą. Nic nie umknęło jego uwagi. To już jest prawdziwym ukojeniem, przynajmniej w moim życiu było w chwilach, kiedy było ciężko. A to przypomnienie pojawia się i w innych częściach Nowego Testamentu. Pamiętacie ten fragment na temat tego, żeby nie modlić się wieloma słowami, tak jak poganie klepią. Ojciec wie, zanim go poprosicie, czego potrzebujecie. Ale ta prawda druga prowadzi nas do drugiej lekcji. Ta prawda tego wersetu do drugiej lekcji. Obietnica ta, że wszystko będzie nam przydane, odnosi się do ludzi będących w przymierzu z Bogiem. Bo osoby nieprzychylne chrześcijaństwu będą cytowały takie obietnice Pisma, a następnie pokazywały, zobaczcie, tu jest rodzina, tam jest rodzina, żyją w nędzy, wierzą w Boga, wołają do Niego i nic. Nic się nie dzieje. Tylko, że przeoczają oni fakt, że to nie jest obietnica dla każdej osoby. Biorę sobie Biblię, znajdę obietnicę i teraz wołam do Pana Boga zupełnie tak znienacka. Osoba, która tylko myśli o sobie, że jest wierząca, że stała się dzieckiem Bożym,
nie jest odbiorcą tej obietnicy. Osoba, która woła do dowolnego Boga, nie Boga żywego, prawdziwego, jedynego, też nie jest odbiorcą tej obietnicy. Żeby być tym, który może powołać się na tę obietnicę, to musisz być człowiekiem, który wszedł w przymierze z Bogiem, zaufał Mu, oddał Mu swoje życie. I teraz pada tam słowo narody. Narody, które kontrastuje ze słuchaczami, czyli z uczniami. I narody jest opisane z greckim słowem etne. Stąd mamy grupy etniczne i tak dalej. Chodziło o ludy pogańskie. To było typowe określenie na ludy, które wierzyły w innych bogów, a nie w jedynego prawdziwego. Te narody nie były w przymierzu zbawczym z Bogiem Izraela, więc oni sami musieli się troszczyć o swoje potrzeby. A teraz Jezus kontrastuje i mówi, wy należycie do ludu Bożego, wy się nie musicie o to troszczyć, bo jest Ojciec w niebie, który wziął to na siebie. Ale ciekawe jest to też, że to samo określenie etnos użyte jest w nakazie misyjnym z Mateusza 28, 19, 20. Kiedy Jezus daje już rozkaz swoim uczniom po zmartwychwstaniu, idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody. Właśnie to etnos. Żeby głosić im Ewangelię, włączyć w przymierze z Panem Bogiem, żeby już mogli stać się odbiorcami także i tej obietnicy. Nie tylko przebaczenia grzechów. Bo Bóg troszczy się również o tych, którzy nie są Jego dziećmi. To, że nie ma obowiązku ich błogosławić, to jest jedna rzecz, ale On jest tak hojnym Bogiem, że On troszczy się nawet o tych, którzy jeszcze nie są w przymierzu z Nim. Dlatego, że każdy człowiek nosi obraz i podobieństwo Boga na ziemi. Pamiętacie scenę z Syrofenicjanką? Syrofenicjanka, poganka, nie Żydówka, miała córkę dręczoną okrutnie przez demona. Błagała Jezusa, pomóż mi. Pan Jezus odpowiedział dość trudne słowa dla wielu czytelników. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać psom. Uczniowie potakiwali, tak, 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 trzeba pogan traktować. No bo tak Żydzi traktowali pogan. Ale Pan Jezus tylko podpuszczał uczniów, żeby ich nauczyć lekcji. I w końcu odpowiedział jej, wiara twoja w porządku, idź, twoja córka jest wolna od demona. I tu szczęki uczniom opadły. Jak on mógł pomóc pogance? No dlatego, że wtedy był Jezus posłany do tych owiec, które zginęły z Izraela, z domu Izraela, czyli z narodu, który był w przymierzu z Bogiem. Ale w ten sposób pokazywał Pan Jezus, moja miłość, moje plany są szersze niż tylko narodowe przymierze z jednym narodem. I dlatego później wysyła uczniów, żeby ewangelizowali cały świat. Zatem dzięki temu również ty możesz mieć potwierdzenie, czy jesteś w przymierzu z Bogiem, czy też nie. Spójrz na swoje życie wstecz. Czy widzisz ślady i dowody tego, że Bóg opiekował się tobą, że zaopatrywał ciebie, twoją rodzinę? Jeśli szło jak z grudy, jeśli szło tragicznie, może nie dlatego, że Pan Bóg zawiódł, może dlatego, że nigdy nie wszedłeś w przymierze z Bogiem. Wtedy nie ma pilniejszego zadania dla ciebie, jak upewnić się, czy ja już jestem pojednany z Bogiem. Ale nie możesz polegać tylko na teście Bożej troski o w kwestii zaopatrzenia. Pismo wspomina, że i bezbożni potrafią być zostawieni przez Pana Boga w spokoju. Może im się dobrze powodzić materialnie. Czy to dowodzi, że są z Nim w przymierzu? Nie. Tak samo wierzący mogą być doświadczeni bardzo trudną sytuacją finansową, materialną. A sam apostoł Paweł mówi, że bywało, że i głód niedostatek zaglądał mu do oczu. Był apostołem. Ale widać, w Bożym planie i dzieci Boże muszą doświadczyć trudności, aby świat zobaczył na nas i patrzył. Nie jest tak, że oni służą temu Bogu, jakim się powodzi i wszystko jest w porządku i na koncie jest dużo. Oni służą Bogu niezależnie od tego, czy jest dostatek, czy jest bieda. Więc w oszacowaniu, czy jestem już w przymierzu z Bogiem, musimy jeszcze wziąć pod uwagę kilka czynników. Najlepiej przejść te kroki, które zwykle prowadzą do nawrócenia. Dobrze jest co jakiś czas taki remanent duchowy zrobić w życiu. Pierwsze musisz sprawdzić, czy Bóg kiedykolwiek przekonał cię o twojej grzeszności. No, każdy powie, że no, nie jestem doskonały i tak dalej. To nie chodzi o takie przekonanie. Chodzi o to, czy Pan Bóg kiedyś wbił cię w ziemię emocjonalnie, że zdaj sobie sprawę, że jesteś podłym grzesznikiem, że wcale nie jesteś dobrym człowiekiem.
tego sami z siebie nie wykrzeszemy. To tylko Duch Święty przekonuje o grzechu. Drugi etap. Czy doszedłeś do miejsca odwrócenia się od swojego grzechu, takiego opamiętania? Znowu, kochamy nasze grzechy. Takie opamiętanie daje Bóg jako przejaw Jego łaski na drodze do nawrócenia. Trzeci etap. Czy doszedłeś do takiego miejsca, że zaufałeś Bogu, zawierzyłeś całe swoje życie, poddałeś Mu je? Znowu, poddać życie swoje, zwłaszcza faceci, komuś, zaufać bezgranicznie, niemożliwe. Bez łaski Bożej niemożliwe. I czwarty test, czy doświadczam Bożego karcenia, jak schodzę z Jego dróg? Bo list do Hebrajczyków mówi, gdzie jest syn, który byłby bez skarcenia. Jeśli jesteście bez skarcenia, no to znaczy nie, jesteście dziećmi nieprawymi. Czyli Boże karcenie, kiedy coś źle zrobiłem i prędzej czy później Pan Bóg się upomniał o swoje dziecko, że ty tam nie łaś, będzie dowodem, kolejnym dowodem, że jestem w przymierzu z Bogiem. I to prowadzi nas do ostatniego punktu, do pytania, po czym poznać, że szukam wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? Bo ta obietnica jest uwarunkowana. Mamy nakaz, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Czyli ta obietnica, że Bóg się zatroszczy, że On nam doda, nie chodzi o luksusy, zachcianki, kaprysy, ale że nasze potrzeby będą zaspokojone, ma warunek wstępny. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Szukajcie najpierw. Przede wszystkim, przed szukaniem swoich spraw, tego co Boże. Spraw związanych z rozwojem panowania Chrystusa na ziemi. No i nie dotyczy to tylko życia zborowego. Fajnie jest być zaangażowanym, ale czy możemy powiedzieć, że przychodzę w niedzielę na nabożeństwo, może jestem jeszcze na grupie, może jeszcze coś. Czy to już liczy się za szukanie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? No niekoniecznie. To jest kwestia serca. Czy Chrystus i Jego sprawy są dla mnie na pierwszym miejscu w każdej dziedzinie życia? Tego, jak traktuję żonę, tego, jak traktuję sąsiada, tego, jak traktuję pracę, tego, jak traktuję wszystkie rzeczy. Bo panowanie Jezusa musi być we wszystkich dziedzinach. Czy jestem powołany do sportu, czy do polityki, czy do nauki, czy do dziennikarstwa, czy do sztuki? We wszystkim mam wywyższać Boga. To jest właśnie szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a nie zaliczenie kilku religijnych punktów, a życie poza tym jak poganin. I to szukanie Królestwa Bożego zaczyna się jeszcze krok wcześniej. Od bardzo ważnego warunku przedwstępnego. A ten warunek przedwstępny jest w wersecie poprzedzającym tekst, który dziś przeczytaliśmy. Bo zauważcie, od czego zaczął się nasz fragment. Dlatego. Dlatego i tam szło dalej. No ale dlaczego? Trzeba cofnąć się o jeden werset. 6,24, Mateusza 6,24. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. To jest powiedziane, że nikomu się nie uda ten kompromis lojalności. Nie możesz służyć tym dwóm panom. Jest tu użyty hebrajski taki semicki sposób mówienia. Tego będziesz nienawidził, tego kochał. To nie chodzi o to, że Boga będziesz nienawidził, jeśli kochasz pieniądze. Chodzi o to, że wybierzesz lojalność, wybierzesz, postawisz jako priorytet po stronie pieniądza, spraw materialnych niż Boga. Druga analogia to też wyjaśnia. Jednego będzie się trzymał, drugim pogardzi. No właśnie ten semicki idiom jest wykorzystywany też na przykład w temacie karcenia dzieci. Kiedy Księga Przysłów mówi, kto żałuje rózgi swojemu synowi, ten go nienawidzi, a kto go miłuje, karci go zawczasu. Nie chodzi o to, że jeśli żałujesz karcenia, to naprawdę nienawidzisz syna czy córkę. Chodzi o to, że zaniedbujesz, ale jeśli troszczysz się o niego, kochasz go, to będziesz go karcić. To jest temat w dzisiejszych czasach niepopularny, dlatego że polskie prawo stoi w konflikcie z prawem Bożym. Natomiast zobaczmy, co tutaj jest powiedziane. Nie jest możliwe służyć tym dwóm panom naraz. Musimy sobie ciągle o tym przypominać.
Więc jeśli w tym punkcie zawiedziesz, jeśli nie będziesz tutaj lojalny wobec Pana Boga, to zapomnij, cokolwiek innego robisz, wcale nie szukasz Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, bo nie spełniłeś tego pierwszego punktu życia w lojalności wobec Boga. Wtedy ciebie nie będzie dotyczyła ta obietnica, że wszystko ci zostanie przydane. Bo pamiętajcie, Bożkowi pieniądza można służyć niezależnie od zasobności portfela. Można być bogaczem, który służy mamonie, i można być biedakiem, który służy mamonie, której nie ma. Ale to wezwanie nie jest pochwałą ubóstwa, gdyż są osoby, które no, świetnie zarabiają, ale mają taki dystans do tych finansów, że to widać w ich życiu, że finanse wcale nie czynią ich niewolnikami. Wręcz przeciwnie, finanse są niewolnikami w ich rękach, w służbie Królestwa Bożego. Więc biblijnym przykładem takiego kontrastu w temacie, czy szukam najpierw Królestwa Bożego, czy też nie, była sytuacja Żydów, którzy wrócili z niewoli babilońskiej, zastali w ruinie Jerozolimę, mury miasta, świątynię. No i co zrobili? No popatrzyli, dom mam też nieodbudowany. Dobrze, odbudowali domy, ale jeszcze trzeba go wyposażyć, wyłożyć kafelkami, wyłożyć deskami. I prorok Ageusz dopiero grzmiał na nich za takie priorytety, za to, że świątynia była w ruinie, a każdy zabiegał o swoje sprawy. Przeczytamy Ageusza, pierwszy rozdział od 4 do 11. A czy dla was jest to czas, abyście mieszkali w swoich domach wyłożonych deskami, podczas gdy ten dom leży opustoszały? Teraz więc tak mówi Pan Zastępów. Zastanówcie się nad swoimi drogami. Siejecie wiele, ale mało zbieracie. Jecie, ale się nie nasycacie. Pijecie, ale nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie może się ogrzać. A ten, kto gromadzi zarobek, gromadzi go w dziurawym worku. Tak mówi Pan Zastępów. Zastanówcie się nad swoimi drogami. Wstąpcie na tę górę i sprowadźcie drewno. Zbudujcie ten dom, a upodobam go sobie i będę uwielbiony, mówi Pan. Liczyliście na wiele, a oto było tego mało. A to, co przynieśliście do domu, ja rozdmuchałem. Dlaczego? Mówi Pan Zastępów. Dlatego, że mój dom jest pusty, podczas gdy każdy z was troszczy się o swój dom. Dlatego niebo wstrzymało nad wami rosę, a ziemia wstrzymała wydawanie swego plonu. Sprowadziłem suszę na tę ziemię, na te góry, na pszenicę, na mosz i na oliwę, na to, co ziemia wydaje, na ludzi, na bydło i na wszelką pracę rąk. Czy oni szukali Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości? Nie, bardziej się troszczyli o swoje sprawy. Jaki tego był skutek? Pan Bóg wstrzymał błogosławieństwo w ich roli, w ich sadach, nawet nad ich bydłem. Zresztą to jest fragment ulubiony do głoszenia kazań w czasie budowy kościoła. Tu nie chodzi tylko o budowanie budynku. Tu chodzi generalnie o priorytety w życiu. Akurat wtedy odbudowa świątyni była pretekstem czy okazją do ujawnienia, co było w sercu, co było na pierwszym miejscu w sercu tych ludzi. Ale na słowa tego proroka ludzie, jak dostali szkołę w tej niewoli babilońskiej, to już przejęli się. Zakasali rękawów i wzięli się za odbudowę zburzonej świątyni. Wtedy wszystko się zmieniło. Ageusza, drugi rozdział od 18 do 19. Zastanówcie się teraz nad okresem od dzisiejszego dnia po dni minione, od dnia 24, 9 miesiąca, to znaczy od dnia, w którym położono fundament świątyni Pana. Zastanówcie się, czy ziarno jeszcze jest w spichlerzu? I owszem, ani winorośl, ani drzewo figowe, granatowe i oliwne nie wydały jeszcze owocu, ale od tego dnia będę wam błogosławił. Czy Pan Bóg mówi, ten czas kryzysu, czas karcenia was, przywoływania do porządku poprzez brak błogosławieństwa się kończy. Teraz będę wam błogosławił. Pan Bóg obiecał przełom w ich powodzeniu, bo On suwerennie kontroluje pogodę, kontroluje plony, kontroluje też giełdę i wydarzenia polityczne. Kiedy obaj z bratem odebraliśmy powołanie od Boga, że będziemy służyć jako misjonarze pełnoetatowi, to się wiązało z wyprowadzką z domu i tak dalej, jedną z trosk było
co będzie z naszymi starzejącymi się rodzicami. Wiecie, mój ojciec ciężko pracował, mama też, na dwa etaty, jako nauczyciel akademicki. A jakoś wiązaliśmy koniec z końcem, ale po tym, jak poszliśmy w służbę, nigdy tak dużo nie zarabiał. Były czasy wolności, jeździł na kursy językowe, kasował dużą kasę, wymienił dach w domu, który kilkanaście lat, nawet kilkadziesiąt lat budowali, wykańczali pod Warszawą, ocieplił tam szczyty. Nagle Pan Bóg błogosławił. Tak samo z Polską. Kiedy Polska przestała być tym krajem, który ciągle przyjmował dary z Zachodu, a zaczęła wysyłać misjonarzy, okazuje się, że nam się ekonomia zmieniła i nam się polepszyło. Czy wierzysz, że Bóg dziś także dotrzyma swoich obietnic? Czy możemy trzymać Go za słowo? Wracając do naszego problemu z ryczałtem podatkowym. Wydawało się, że Pan Bóg rozwiązał go w dość prosty sposób, dając nam wspaniałego prawnika, który był zorientowany opatrznościowo, plus moja dociekliwość, kiedy analizowaliśmy to prawo podatkowe i znaleźliśmy tę podstawę do rozwiązania. Ale jego troska okazała się była dużo, dużo bardziej precyzyjna i głęboka. Dowiedziałem się o tym niejako przypadkiem później, kiedy historię naszych perypetii z Urzędem Skarbowym opowiedziałem pewnemu bratu, który pracował w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy. On powiedział, to co on powiedział, to był taki kubeł zimnej wody. To musieliście trafić na życzliwego urzędnika. Jak to? Zaoponowałem. To nie wynikało z obowiązujących przepisów, że po prostu ABC i tak musiało się skończyć happy endem? On sprowadził mnie na ziemię słowami mniej więcej w takim sensie. Przepisy przepisami, ale ich interpretacja jest w gestii danego urzędnika. Więc mieliście błogosławieństwo, że on je zinterpretował na waszą korzyść. Czyli nie tylko Bóg zatroszczył się, dając mi w odpowiednim czasie właściwego adwokata, który się akurat orientował w temacie. Jego troska była tak precyzyjna, że w odpowiednim czasie za odpowiednim biurkiem siadł właściwy urzędnik, który miał dobry dzień i na jego biurku wylądowała nasza sprawa. Inaczej mogłoby się potoczyć to zupełnie inaczej. Więc patrząc wstecz wiem, że mogłem zupełnie oszczędzić sobie tych trosk, do końca zaufać, że Bóg nami pokieruje. Cały czas oczywiście robiąc, co było w mojej mocy, żeby odkręcić ten cały bałagan, który narobiłem. Ale przy tym się nie martwiąc tak. Bo On może znacznie więcej niż nasza mała wiara jest w stanie sobie nawet wyobrazić. Czego uczy nas ten fragment? Jeśli Mu jeszcze nie zaufałeś, nie zaufałaś, nie powierzyłeś całego swojego życia, nie zwlekaj. Można dzisiaj oddać Mu swoje życie. Wiesz, że jesteś grzesznikiem, grzesznicą. Jezus umarł za twoje grzechy. Wystarczy tylko odwrócić się od grzechu, poddać swoje życie Bogu. To będzie dowodem, że Boża łaska w tobie działała. A jeśli jesteś Jego dzieckiem, a trudno przestać ci się zamartwiać z jakiegokolwiek powodu, to dzisiejszy tekst mówi: przestań. Przestań się zamartwiać. Przyjrzyj się dokładnie w Jego słowie, jak wielkiemu, cudownemu Bogu służysz. Bo takie zamartwianie się jest grzechem braku zaufania do Boga. Czy On może zatroszczyć się nie tylko w czasach takiego, powiedzmy, dobrobytu czy stabilizacji, ale w skrajnych sytuacjach? Nie mogę zapomnieć historii, którą opowiedział niedawno wujek Włodek Żółtko z pierwszego zboru. Z czasów powstania warszawskiego, można powiedzieć bardzo kryzysowych czasów. Jego chyba nawet krewna, wierząca osoba była w środku tych działań wszystkich powstania, kiedy Niemcy systematycznie niszczyli, mordowali Polaków, niszczyli Warszawę. Ale coś od Boga miała przekonanie, że powinna z resztek ziemniaków, jakie miała, utrzeć, usmażyć placki i zanieść niemieckim żołnierzom. Z perspektywy patriotów to jest kolaboracja, zdrada. Przecież oni nas zabijają. Ale byli głodni, zmęczeni. Jej chrześcijańskie sumienie mówi: miłujcie nieprzyjaciół. No. Jak tu teraz okazać w takiej sytuacji miłość? Oni są głodni, mam co im dać, nakarmię ich. Zobaczcie, że oni oczywiście głodni byli, więc przyjęli od Polki te placki usmażone gdzieś tam na jakimś drewnie czy coś takiego. Ale w nocy, kiedy była akcja, oni widzieli, w którą klatkę schodową ona poszła. Sąsiednie klatki były spalone. Ta została. Zobaczcie. Szukasz Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, Bóg ci przyda.
Czasem to będzie, żebyś przeżył jakiś trudny okres, a czasem w ogóle, że przeżyjesz na przykład powstanie warszawskie, nie? Więc słuchajcie, służymy Bogu tak cudownemu, tak wspaniałemu, że dla Niego nie ma sytuacji beznadziejnej. Także cóż, powstańmy i uwielbimy naszego Pana w naszych modlitwach.